Dzień dobry. Jestem królik Gessler. Będę robił dla was jajecznicę. Proszę państwa, bo to jest cebulka piękna. Czekamy. Teraz czekamy. Smażymy ją na średnim ogniu. Po to, aby nabrała przezroczysty, piękny kolor. Jak widać, jest elegancko. Teraz będziemy dodawać jeszcze dodatki do naszej super jajecznicy. Aloeczki, paróweczki. Pięknie. Oczywiście parówki można zastąpić kiełbasą bądź innym kawałkiem mięsa. To zależy, jak kto lubi. Musimy też jeszcze ogień, aby nasze parówki zgasnęło. Nasze parówki się nie rozliczyły. Musimy dodać jeszcze oliwy. Piękna, oliwa z oliwy. Nie jakiś pijak, proszę państwa. Pewnie państwo się dziwi, że robię jajecznicę w garniturze za 2000 baksów, no ale mnie to wcale nie dziwi. To jest po prostu film instruktażowy dla moich kolegów Łukasza i Rafała Borczyńskiego, którzy są właśnie w terenie, aby wiedzieli, jak z rana zrobić sobie pożywny posiłek. Proweczki ładnie się smażą. Ładnie. Elegancko. Teraz trzeba wyprawić cebulkę. Tego użyjemy słodkiej papryki. Ty, a tam gazu nie masz, nie? Co? Tam. Tak, wiem. Spokojnie. Panie. Kamerzysto. Cebulka zostaje właśnie przyprawiona słodką bądź ostrą papryką. Też jak kto lubi. Oddawimy, przyprawimy, aby już nie doprawiać jajek. Proszę państwa, wszystko to należy ponownie przemieszać. Czy dobrze czujesz? Na Katarzyna, która z niecierpliwością czeka na pyszną jajecznicę od swojego chłopaka. Pan kamerzysta też już głodny. Oczywiście Piotr Król Gessler tutaj wszystko ładnie dopilnował, żeby było ok. O, tu paróweczki już są ładnie ten. Tu wyłączyliśmy gaz. Wszystko przekładamy na drugą patelnię. Ta zostanie wybrana. Wszystko tu ładnie wymieszamy. Przysmażymy. Proszę państwa, tak właśnie zrobimy. Delikatnie. Oczywiście przygotujemy również koster.
jajecznicy. Robię sobie grzanki. Pastel już jest gotowy. Ustawiony. Robisz herbatę? Mamy tutaj chleb tostowy. Ale jak ten będzie dobrze? Coś tutaj. O, dobra. Robimy tak. Jest pełno. Czekamy na efekty. Oczywiście jeszcze dosypniemy nutkę pieprzu, aby nadać ostrzejszy smak naszej jajecznicy. Przemieszamy ponownie i za chwilę tak zwana zasmażka będzie gotowa do wymieszania z tymi oto lejkami, co w wyniku spowoduje powstanie jajecznicy. Jajecznicę tą będziemy spożywać niestety w gronie 3 osób, a nie jak to zwykle bywa 5, gdyż jak wspominałem wcześniej, moi przyjaciele pojechali na wyprawę, nie mogą być dzisiaj tutaj z nami obecni, ale obiecali, że będą przyjadą. W następnym filmie będziemy robić zapewne inną potrawę. Plask. Tu właśnie sposobem, Państwa, zacznę dodawać jajka. Tum, 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 tum. Jajko. Jajeczko. Trzecie. Jajeczko. W międzyczasie zrobiły już się dwie grzanki. Za chwilę będziemy mieli gotową pieczywo gotowe do naszej wspaniałej jajecznicy. Oczywiście chciałbym też dodać, że kolega kamerzysta, pan Kamil Langa, pomagał tutaj tworzenie tej jakże wspaniałej potrawy. Obierał jajecznicę, obierał cebulę. No. Myślę, że starczy z 8 jajek. Jajeczniczka, że będzie potrzebna na więcej. Wszystko ładnie. Mieszamy, aż do utworzenia gęstej konsystencji. Jajecznica ma troszeczkę przysmażoną cebulkę. Tutaj domownicy zasugerowali i szlują, tak? Więc musiałem się dostosować do wszystkich. Jak widać, jajecznica powoli dochodzi do siebie. Chwila będzie gotowa do spożycia. Żyty.
gęstość. I tak. Wyłączamy gaz. Ta oto jajecznica jest gotowa do spożycia. Za chwilę przygotujemy talerze i przejdziemy do wspólnej kolacji. Dziękuję Państwu.